Krzysztof Gasparski, Prokam Polska. Witam 15 czerwca 2022 w komunikacie jagodowym, sadowniczym oczywiście. Zaczynamy dzisiaj od chyba truskawki. Ona jest w czasie zbiorów, więc co najważniejsze, musimy patrzeć na okresy karencji, jeżeli przyjdzie nam do głowy ją pryskać. Komunikat w formie SMS-u wysłany, komunikat wideo w tej chwili nagrywamy. Co mamy? Co mamy w tej truskawce? Plantivax chyba nie do końca był omawiany przeze mnie, nie jestem pewien. Natomiast tu mamy coś w rodzaju bezkarencyjnego, o szerokim spektrum stosowane, bo mówimy o mączniaku, bo mówimy o szarej pleśni, bo mówimy o białej i czerwonej plamistości. Czyli ten okres zbioru można by było dosyć skutecznie zabezpieczyć. Problemem może być to, że limit stosowania jest określony owszem wysoko, natomiast czas między poszczególnymi zabiegami jest jako minimum 7 dni. Dawka 1 litra, więc wydaje się być tutaj bardzo przystępnie. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania na taki okres, to mogą to być też biologiczne rozwiązania, które też tej karencyjności niejako nie mają. Baktotarcza S, jak sadownicza, czy Gard H jeszcze z dawnych czasów, czy Zumba Plant. To praktycznie preparaty biologiczne, które mogą być dużym wsparciem w zabezpieczaniu, a przy braku swego rodzaju karencyjności. Natomiast jeżeli mówimy o typowych środkach ochrony roślin, mamy najkrócej jeden dzień karencji Dagonis bądź Kenia, różne rejestracje i Kenia i Dagonis, oba z tej samej grupy SDHI, ale różnie zarejestrowane. Dagonis na mączniaka, Kenia na szarą pleśń, ale możemy z automatu przyjąć, że znowu dwóch nie mieszamy z sobą, czyli jeden zastosowany powinien działać na pozostałe choroby, ale ma tego swojego lidera, na którego jest dedykowany, więc możemy robić swego rodzaju przemienność. Zastosować raz Kenia, raz zastosować Dagonis i w tym momencie mamy, tak powiem, pewność, że działamy na jedną i drugą chorobę. Natomiast musimy pamiętać, że i jeden i drugi, jeszcze raz przypomnę, jest z tej samej grupy chemicznej, czyli SDHI i w tym momencie no, taki zabieg jeden po drugim tą samą grupą, jeżeli poprzednio jeszcze była, nie wiem, może Luna Sensation, no to w tym momencie byłyby trzy zabiegi grupą SDHI koło siebie, więc na pewno nie jest to niczym dobrym. Dlatego być może te wspomniane preparaty biologiczne czy wspomniany Plantivax byłby swego rodzaju takim dobrym wyjściem, żeby to zagospodarować i chyba tańszym przy okazji. No i jeszcze Switch. Już nie grupa SDHI. Silny produkt dwuskładnikowy, działający nie tylko w wysokich temperaturach, ale także w chłodnych, ze względu na jedną z substancji aktywnych. I tyle możemy mówić. W przypadku truskawek są regiony, gdzie tych opadów było trochę więcej i woda potrafi stać. I to na pewno jest czynnik decydujący o tym, że ta ochrona powinna być wzmożona. Ale wykorzystując takie zjawiska, możemy zastosować albo nawożenie azotowe, które będzie wspomagać, czyli Azotopower na takie warunki. W taką mokrą glebę on bardzo łatwo wejdzie, uwalniając azot w późniejszym, także pozbiorczym okresie, bo później może być sucho. Możemy też zastosować bakteryjny produkt, który wpływa na rewitalizację gleb, Revital Pro Plus, i to na pewno będzie udrażniać docelowo tą glebę, nie mając większego wpływu na problemy z karencyjnością. I to o truskawce będzie tyle. Jeżeli chodzi o malinę, jedna kuleje, inna fantastycznie rośnie. Tak czy inaczej, jeżeli chcemy robić zabiegi chemiczne, to dotyczy także kwitnącej truskawki, chociaż ona jest często już po okresie kwitnienia, tylko w owocowaniu. Jeżeli mówimy o kwitnących malinach, wybierając produkty chemiczne, pamiętajcie o tym, że
Malina w okresie, kiedy już inne drzewa nie kwitną, inne krzewy nie kwitną, bardzo lubi korzystać z tego pszczoła, trzmiele inne pożyteczne, sprzymierzone, które nam zapylają te uprawy. Bardzo często jest jeszcze kwitnąca koniczyna w tych uprawach jagodowych, tutaj malina i porzeczka bardziej. Pamiętajcie, żeby te zabiegi wykonywać w miarę możliwości w godzinach nocnych albo przed, albo po ewentualnie oblocie właśnie tych owadów zapylających w sadzie. Jeżeli chodzi o malinę, ostatnio sygnalizowałem, że narasta i jest coraz większa presja ze strony przędziorka i coraz większa ze strony przebarwiacza malinowego i warto mieć to na uwadze i wykorzystać te sprawy, jak wyglądają, to widzicie Państwo na załączonych zdjęciach. I wskakując w porzeczki. W porzeczkach, no co najgorzej, cały czas lata przeziernik porzeczkowy i on w tym roku wybitnie się ma dobrze, wybitnie lata, nawet bym powiedział pozuje do zdjęć, czyli musi to oznaczać, że ta presja jest duża. Jeżeli nie było zabiegów zrobionych, to ten zabieg musi być koniecznie. Ta sama sytuacja, zabiegi zwłaszcza owadobójcze wykonujemy w godzinach wieczornych, pamiętając jednak, że preparaty układowe owadobójcze potrzebują odpowiednich temperatur na wchłonięcie, czyli wczesnoranny zabieg, kiedy w najbliższych dniach możemy mieć około 8-10 stopni, jest na pewno nie najlepszym zjawiskiem, czyli lepiej wykonać go wieczorem, późnym wieczorem, kiedy temperatura jeszcze jest przyzwoita, umożliwiająca dobre wchłanianie. Jeżeli chodzi o ochronę grzybową, to w porzeczkach strobiluryny, ja tam wspominałem ostatnio, 21 dni w przypadku diskusa, 14 dni w przypadku zato. Natomiast pozostałe możemy jeszcze trochę zwlekać z uwagi na to, że switch ma 7 dni karencji, kaptany też szczęśliwie 7 dni, te, które są zarejestrowane, mają 7-dniowy okres karencji. Czasem się ktoś zapyta, czemu akurat takie są różnice, czemu jedne kaptany działają lepiej na takie choroby, a inne kaptany lepiej na inne choroby. To nie jest tak, że lepiej działają jedne na jedną chorobę, a drugie na drugą, bo one wszystkie działają tak samo. Substancja aktywna to jest substancja aktywna. Natomiast producent, robiąc badania albo rejestrując swój produkt, wykazał jego skuteczność w takim, a nie innym zakresie. Stąd dlatego jedne kaptany są zarejestrowane na jedne choroby, a drugie na inne. Natomiast mówimy cały czas i wyłącznie o tej samej substancji aktywnej. Jeżeli mówimy o porzeczkach, dobrze jest wykorzystać dobry zwilżacz, zwłaszcza jeżeli chcemy stosować produkty do zwalczania przędziorka, który na porzeczce także jest. Łączymy to z siltakiem, wtedy automatycznie mamy i zwilżacz, i zwalczanie chemiczne. Jeżeli siltaku nie używamy, możemy użyć Sirocco, typowy do opryskiwaczy wentylatorowych. Natomiast jeżeli chcemy użyć siltak, zapominamy o Sirocco. Nie stosujemy dwóch tych produktów jednocześnie. I jeszcze patrzę na szybko, czy coś jeszcze mi umknęło. I jeszcze została nam kwestia nawożenia. Nawożenie wapniowe we wszystkim tym, co ma owoce do wykarmienia. I wapń decyduje o jędrności w dużej mierze owoców, automatycznie o jej trwałości pozbiorczej. W przypadku porzeczek, które są dedykowane na rynek przemysłowy, też ma to znaczenie z uwagi na to, że w tych skrzynkach mniej ciekną, w tych kistenach także mniej ciekną. Natomiast jeżeli mówimy o porzeczkach przeznaczonych do konsumpcji, przy porzeczkach deserowych, o długich gronach, zwłaszcza czerwonej porzeczce, no to tutaj te preparaty wapniowe są bardzo mocno i mile widziane. Jest dużo możliwości, NHCA Delta buduje wielkość, powiedzmy, owoców. Smart Seal, mówimy tutaj o tej jędrności, połączenie wapnia z krzemem. Tych produktów i rozwiązań jest bardzo dużo. Te, jeżeli chcemy łączyć śmiało
z preparatami chemicznymi i zastanawiamy się, czy się łączą, czy nie. CA i DHA w formie chelatu ze wszystkim mieszać się da. Tak to mówimy i rymujemy, żeby łatwo było zapamiętać. I to chyba wystarczy, jeżeli chodzi o te, czy stosować dużo nawożenia innego mineralnego. Trochę nie mamy na to czasu, więc możemy się wspomagać w okresach bardziej suchych preparatami aminokwasowymi i algowymi. Super 50 Algae 500, czy bez algae, w sensie w nazwie, ale Super 50 500. Czy Natural.sl. Natural.sl jako nawóz aminokwasowy możemy także używać jako zwilżacz do stosowania ze środkami ochrony roślin, na przykład z preparatami owadobójczymi. I teraz to chyba już naprawdę na tyle. Do zobaczenia za tydzień.